o stabilność w tamtej części świata, a jakby od niej ta koniunktura w Europie w dużym stopniu zależy. Druga kwestia też, którą należy tu podkreślić, jest taka, że trochę Europa ten prezent, bo to może trochę tak to należy rozpatrywać, marnuje. To znaczy tutaj nie ma, też o tym mówiliśmy w trakcie tej dyskusji o euro, że nie ma takiego nowego otwarcia z dobrą koncepcją tej Europy, jak ona powinna wyglądać, tylko cały czas jest gdzieś gaszenie pożarów. Wydawało się, że jeśli już ta koniunktura się poprawi, to będzie można faktycznie takie nowe tempo polityczne narzucić w Europie. A tutaj mamy znowu Brexit, mamy kolejne problemy, z którymi gdzieś tam cały czas na bieżąco politycy w Europie muszą sobie radzić. Za chwilę będziemy mieć wybory we Włoszech, wywołane przez pana redaktora. I cały czas widać, że jakby to jest trochę takie niewykorzystana szansa. Ja nie wywołałem żadnych wyborów. Na to, żeby przygotować się ewentualnie na te trochę trudniejsze czasy i być lepiej przygotowanym niż w przypadku poprzedniego kryzysu, gdzie no, Europa ewidentnie zastała go nieprzygotowana. Ja tutaj się pozwolę zgodzić, to znaczy według mnie no jest też, dodałbym, że jest ryzyko odwrócenia tych reform w niektórych krajach, które no, pomogły tej koniunkturze. No, mam tu na myśli przede wszystkim reformy związane z zatrudnianiem. Hiszpania, Włochy, w pewnym stopniu Grecja. Teraz no, w Hiszpanii jest to napięcie związane z problemem secesji, w Katalonii też jakby na tle tego mogą wyrosnąć ruchy populistyczne. Był taki ruch Podemos, który no, może trochę osłabł, ale niebezpieczeństwo jest takie, że właśnie wygrywa ruch pięciu gwiazd we Włoszech, który no, dokonuje odwrotu tych od tych niepopularnych reform, a przez to, że koniunktura jest dobra, no to wydaje się, że właściwie niczemu to nie zaszkodziło, bo już to ożywienie mamy, ono już zaskoczyło, toczy się swoim rytmem, jest synchronizacja z innymi krajami strefy euro, czy w ogóle z gospodarką światową. Natomiast w sytuacji, kiedy dojdzie do kolejnego spowolnienia, to znajdujemy się znowu na wyższym pułapie długu publicznego i z nieporozwiązywanymi sytuacjami w systemie emerytalnym czy na rynku pracy. Mhm. Panie Piotrze? Ja myślę, że jeszcze warto zwrócić na jeden element uwagę, jeżeli chodzi o te dobre odczucia w zakresie koniunktury w strefie euro. Przez długi okres czasu one się powinny były już wcześniej pojawić. Dokładnie. W taki sposób, no, na zasadzie tej starej dobrej zasady, jak coś spadło, to wzrośnie, jak wzrośnie, to spadnie. Tak? Ludzie już bardzo oczekiwali tej poprawy, takiego ustabilizowania koniunktury, ale cały czas w życiu takim gospodarczym i politycznym Europy, zwłaszcza strefy euro, tam się co chwilę coś pojawia. A to Grecja, a to jakieś inne, że tak powiem, ekscesy. Brexit też dosyć był niekorzystny. I w tej chwili mamy brak tych nowych bodźców, więc wreszcie ludzie stwierdzili, no kiedyś musi być normalnie. To jest trochę takie zaklinanie rzeczywistości. Piotr Sorosyjski, dr Przemysław Kwiecień, Maciej Bittner, Arkadiusz Rzekier. Musimy się już z Państwem pożegnać. Szkoda, trudno. Do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękuję. Powtórka programu. Autopromocja. Obóz koncentracyjny Auschwitz to jeden z czterech niemieckich obozów na okupowanych ziemiach polskich. To, co się w nim działo, nawet dzisiaj trudno opisać słowami. Z moimi gośćmi Maciejem Świrskim i Tadeuszem Płużańskim porozmawiamy o odpowiedzialności za to, co się tam stało i o notorycznych próbach unikania tejże odpowiedzialności przez tych, którzy tę hekatombę bliźnim zgotowali. Nos Kleopatry, dzisiaj godzina 22:15, Agnieszka Kamińska, zapraszam. Autopromocja. Polskie Radio 24, zbliża się godzina druga. Czas na informacje. Ewa Worobiec, zapraszam. Zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Pożar gazociągu wysokiego ciśnienia w murowanej Goślinie koło Poznania w Wielkopolsce. Do wybuchu doszło przy ulicy Gnieźnieńskiej. Na miejscu jest młodszy brygadier Sławomir Brand z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę powiedzieć, co dokładnie się wydarzyło? No, koło północy nastąpiło rozstrzelenie i wybuch gazociągu wysokiego ciśnienia. W murowanej Goślinie w wyniku tego wybuchu gaz zapalił się i wybuchł dosyć znaczny słup ognia. Świadkowie tutaj relacjonowali, że ten słup ognia nawet sięgał 30 metrów.
zajęły się pobliskie budynki. W tej chwili na miejscu jest 25 dostępu straży pożarnych, którzy strażacy ewakuowali wszystkich tutaj mieszkańców znajdujących się w pobliżu. Kilka budynków zostało objętych ogniem. Nie mamy w tej chwili informacji o osobach poszkodowanych. Mamy potwierdzenie, że zasuwy na odcinające gaz w tym miejscu zostały już zamknięte, więc z minuty na minutę ten ogień będzie słabł i ten wirotusz ognia będzie coraz mniejszy. Jeszcze może on się tutaj przez kilka godzin wypalać, więc w tej chwili można powiedzieć, że sytuacja będzie się powoli stabilizowała. Mówi pan, że zostały zajęte budynki. To budynki mieszkalne, domki jednorodzinne znajdują się przy ulicy Gnieźnieńskiej. Jak wiele osób zostało ewakuowanych? Czy możemy też powiedzieć, ile tych domów zostało zajętych? W tej chwili trwa tutaj organizowanie miejsca dla osób, które zostały ewakuowane. Te osoby ewakuowane zostały niejako po dwóch stronach gazociągu, który przecina ulicę Gnieźnieńską. Te osoby znalazły tutaj schronienie u najbliższych, u sąsiadów. W tej chwili nie mamy konkretnej wiedzy i informacji co do ilości tych osób, które opuściły te mieszkania, bo musimy pamiętać, że siła wybuchu oraz wysokość tego płomienia spowodowało, że większość tych osób same ewakuowały się z tego miejsca i opuściły to miejsce. Przy ulicy Gnieźnieńskiej w murowanej Goślinie znajduje się też stacja benzynowa. W którym miejscu znajdował się ten gazociąg? Czy w pobliżu tej stacji, czy ta stacja jest zagrożona w jakikolwiek sposób? Ta stacja nie jest zagrożona, ona znajduje się w odpowiedniej odległości i w tej chwili nie stwarza ten wybuch i ten gazociąg tutaj palący się dla stacji benzynowej. Czy w tej chwili są jakiekolwiek informacje o poszkodowanych, o rannych? Nie mamy żadnej informacji, aby ktoś na chwilę obecną sobie ucierpiał, nie wiem. Bardzo dziękuję za tę informację. Naszym gościem telefonicznym był młodszy brygadier Sławomir Brand z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu. Przypominamy, że po północy wybuchł gazociąg wysokiego ciśnienia w murowanej Goślinie. Na miejscu pracuje 25 jednostek Straży Pożarnej. Informacje na bieżąco na ten temat w Polskim Radiu 24. A teraz kolejne informacje. Przypominamy o utrudnieniach dla kierowców na S8, które mogą potrwać do rana. Tragiczny wypadek Goło Sieradza. Jedna osoba nie żyje, 8 zostało poszkodowanych, w wypadku którego doszło tuż przed węzłem Sieradz Wschód. Kierowca Opla Astry, który wjechał pod prąd, prawdopodobnie na wcześniejszym węźle Sieradz Południe, zginął na miejscu po zderzeniu z busem. Najciężej ranni to w większości obywatele Litwy. Droga jest całkowicie zablokowana. Jadący od strony Łodzi zjeżdżają z S8 na węźle Zduńska Wola Zachód i trasą 482. Jadą w kierunku Sieradza, a później Krajową 12. Wracają na węźle Sieradz Południe na trasę S8. Do Polski przylatuje dziś szef amerykańskiej dyplomacji Rex Tillerson. Dziś wieczorem zostanie przyjęty w Belwederze przez prezydenta Andrzeja Dudę. Jutro rano będzie rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim i szefem dyplomacji Jackiem Czaputowiczem. Nieoficjalnie mówi się o spotkaniu Rexa Tillersona z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Główne tematy rozmów to bezpieczeństwo, współpraca energetyczna i wojskowa. Rex Tillerson przylatuje do Polski ze Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, gdzie jest także Andrzej Duda. Polski prezydent, pytany w Szwajcarii o tematy rozmów z amerykańskim gościem, powiedział, że na pewno będzie to bezpieczeństwo. Przypomniał, że duża część jego rozmowy z prezydentem Donaldem Trumpem w lipcu ubiegłego roku była poświęcona kwestii importu amerykańskiego gazu skroplonego. Liczba przestępstw z nienawiści w Polsce spada, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji. Na wniosek PiS Joachim Brudziński przedstawił w Sejmie informacje na temat organizacji ekstremistycznych. Jego zdaniem stanowią one marginalne zjawisko w polskim życiu publicznym, które spotyka się ze stanowczymi działaniami organów państwa. W 2015 roku stwierdzono ich 791. W 2017 roku było ich 726. Wykrywalność przestępstw nienawiści stale rośnie. W 2015 roku wynosiła 39,8%, a w 2017 już ponad 50%. Polski nie zalewa fala nazistów. Przestępstwa z nienawiści to promil wszystkich przestępstw. Ale jak już zaznaczyłem, nie ma dla nich żadnego przyzwolenia. Zero tolerancji.
Bezpośrednią przyczyną, dla której szef MSWiA przedstawił informację, był sobotni materiał filmowy wyemitowany przez stację TVN. Nagrani ukrytą kamerą członkowie organizacji Duma i Nowoczesność głosili treści faszystowskie i wychwalali Adolfa Hitlera. Organizacja Duma i Nowoczesność istnieje od 2011 roku. Od 2014 ma status organizacji pożytku publicznego. Za propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego grozi kara do 2 lat więzienia. Czas na prognozę pogody. W piątek po północy, na północy opady deszczu, na północnym wschodzie również deszczu ze śniegiem, a na Suwalszczyźnie początkowo możliwe słabe opady marznącego deszczu powodującego gołoledź. Na północy początkowo miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od 1 stopnia na północnym wschodzie do 8 na zachodzie kraju. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 7 minut po godzinie 2 na antenie Polskiego Radia 24 wracamy do rozmowy dnia. Krzysztof Świątek i jego gość. Powtórka programu. Rozmowa Polskiego Radia 24. Gościem Polskiego Radio 24 jest pan dr Paweł Zyzak, historyk, ekspert do spraw amerykańskich. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Porozmawiamy o wizycie, która nadchodzi, Rexa Tillersona w Warszawie. Tematy: współpraca energetyczna, wojskowa, współdziałanie w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz konflikt na Ukrainie. Ale nim o tej wizycie, to jeszcze chciałbym nawiązać do Światowego Szczytu Ekonomicznego w Davos. To się wiąże tematycznie, bo wczoraj usłyszeliśmy od premiera Mateusza Morawieckiego, że spotkał się z sekretarzem energii Stanów Zjednoczonych Rickiem Perrym, który uważa, że kwestia Nord Stream, budowy Nord Stream 2 jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa w naszej części Europy. No więc w tej kwestii zyskujemy, albo już właściwie mamy po swojej stronie ważnego sojusznika. Tak, jak sądzę, Rick Perry oczywiście reprezentuje takie stanowisko. Podobne stanowisko reprezentuje Rex Tillerson, który przybywa do Polski. Obydwa zresztą politycy wywodzą się z Teksasu, z podobnego środowiska politycznego. Obydwaj mają głębokie relacje z tak zwanym środowiskiem Bushów, prawda? Obydwu panów prezydentów. I no, są to na pewno jastrzębie, jeżeli chodzi o obecną politykę Rosji i politykę Stanów Zjednoczonych względem Rosji. Natomiast jest sam Donald Trump, który jest prezydentem, ma ogromny wpływ na to, co się dzieje w polityce zagranicznej amerykańskiej. Jest to człowiek, który stoi jakby pomiędzy dwoma rywalizującymi ze sobą stronnictwami wewnątrz Białego Domu, które realizują politykę zagraniczną. Z jednej strony jest to szef Departamentu Stanu Rex Tillerson właśnie, a po drugiej stronie jest szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego generał McMaster. I w jeszcze jednym, powiedziałbym, boksie stoi Nikki Haley, która jest szefem, przedstawicielem Stanów Zjednoczonych w OSZ. Oni teoretycznie mają podobne stanowisko, natomiast jak chciałem przypomnieć tylko, że Donald Trump miał zamiary na samym początku swojej kadencji ocieplania relacji z Rosją i trudno powiedzieć, czy tych zamiarów się do tej pory pozbył. No właśnie, a kwestie, dla nas te kwestie energetyczne są fundamentalne w kontekście budowania naszego bezpieczeństwa, no bo bezpieczeństwo energetyczne to także jeszcze w nawiązaniu do Światowego Szczytu Ekonomicznego w Davos planowane dzisiaj spotkanie premiera Morawieckiego z premierem Danii w sprawie budowy Baltic Pipe. No tu znowu chyba możemy liczyć na przyjazny stosunek Stanów Zjednoczonych. Więc czy mówi pan o tej rywalizacji pomiędzy Rexem Tillersonem a generałem McMasterem? Czy tu jest właśnie rywalizacja, jakaś różnica zdań w tych kwestiach, czy możemy liczyć na to, że w Stanach Zjednoczonych mamy tutaj sojusznika? Stany Zjednoczone... Krótko mówiąc, w uniezależnianiu się od rosyjskich surowców. Jeżeli chodzi o administrację jako taką, na pewno administracja jest sojusznikiem, a w administracji rywalizują ze sobą różne siły, różne ośrodki. Na pewno przewagę mają liczebną te ośrodki, które widzą w Rosji zagrożenie, widzą Rosji po stronie tych państw, które zagrażają pokojowi na świecie i bezpieczeństwu państw środkowej i zachodniej Europy, no także Ukrainy. Natomiast prezydentem, nominalnym szefem rządu jest Donald Trump. Jeżeli chodzi o wspomnianego przez pana Rexa Tillersona, wydaje się, że Rex Tillerson również dołącza do tego zgrupowania zwolenników raczej zdystansowania się
do polityki ocieplania relacji z Rosją. Rex Tillerson został zaakceptowany przez Donalda Trumpa jako szef Departamentu Stanu z portfolio człowieka, który miał bardzo bliskie relacje z Kremlem. W 2011 roku otrzymał od Władimira Putina najwyższe tamtejsze cywilne oznaczenie. Cieszył się dobrą opinią na Kremlu otoczenia Putina, ludzi takich jak Igor Siecin, szef Rosjeftu. Jako szef ExxonMobil zdołał doprowadzić do końca kilka kontraktów z Rosnieftem. Natomiast obecnie wydaje się być człowiekiem, który zrezygnował z tego stanowiska ocieplania relacji. Jeszcze przed uzyskaniem teki szefa Departamentu Stanu był zwolennikiem znoszenia sankcji nałożonych na Rosję przez administrację Obamy. Później nie zabierał w tej sprawie głosu. Więc liczebnie na pewno Stany Zjednoczone mogą być postrzegane przez nas jako siła, która będzie blokowała zapędy Rosji, żeby szantażować Europę właśnie polityką gazową. Panie doktorze, no to jest kolejna wizyta w Polsce w krótkim okresie, jak na dyplomację w krótkim okresie, bo i wizyta prezydenta Trumpa i ostatnio wizyty polskich polityków, chociażby nowego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka i właśnie spotkanie z generałem McMasterem. Teraz wizyta szefa Departamentu Stanu Rexa Tillersona. Jak pan sądzi, poza tymi kwestiami bezpieczeństwa energetycznego, o których mówimy, jakie jeszcze tematy zostaną poruszone podczas spotkań z prezydentem, premierem, także z Jarosławem Kaczyńskim? Jakie akcenty tutaj powinniśmy, na jakie akcenty stawiać? Jakie sprawy są z naszego punktu widzenia najważniejsze w tych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi? Czy te kwestie wojskowe na przykład? Tak, na pewno te flagowe projekty obronne, kwestia Patriotów, kwestia Black Hawków, był tu pewien opór ze strony... Czy w sprawie Patriotów dogadamy się co do ceny? No bo na razie jeszcze w okresie ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza ta cena przekraczała o kilka miliardów nasze możliwości finansowe. No tak przynajmniej były takie sygnały. Trudno mi powiedzieć, nie mamy takiej wiedzy, jak wyglądały negocjacje przez ostatnie dwa lata, prawda? Jakie my stawialiśmy warunki, jakie stawiali Amerykanie? No, wydaje mi się, że ta ostatnia informacja, którą uzyskaliśmy, że Amerykanie podają zaporową sumę, no, była takim w pewnym sensie policzkiem dla strony polskiej. No, te negocjacje powinny zostać zresetowane i powinniśmy wrócić do stołu rozmów. Jak sądzę, Polska i Amerykanie na razie od tego stołu odeszli. Jakie inne tematy powinny być poruszane? No, na pewno powinniśmy z Amerykanami ustalić, co się tak naprawdę dzieje w Polsce i przestrzec Departament Stanu, poradzić Departamentowi Stanu, żeby nie wydawał prowokujących oświadczeń, które zaliczają nas do grona formacji prorosyjskiej, jakie rzeczywiście powstają w Europie Zachodniej, takie jak Front National, jak Jobbik, jak Ruch Pięciu Gwiazd, czy Partia Wolności Wildersa. To są rzeczywiście formacje narodowo-populistyczne, prorosyjskie, czasami jak na przykład Alternatywa dla Niemiec, czy Front National, finansowane wręcz przez Rosję. Ostatni artykuł w Wall Street Journal jest przykładem z kolei działania propagandy dziennikarskiej, mającej na celu nas zakwalifikować do tego grona. Tam się używa takiego określenia w stosunku do partii Prawo i Sprawiedliwość National Populist, że my jesteśmy partią narodowo-populistyczną. Tak się właśnie definiuje te partyjki i tak się definiuje to zaplecze polityczne Donalda Trumpa, tak zwany alt-right movement, prawda, alternatywna prawica. No musimy, jest szansa wytłumaczyć Rexowi Tillersonowi, bo jak powiedziałem, jest to człowiek, który się wywodzi ze środowiska Bushów. Zresztą on został zaproponowany takim przebiegłym fortelem przez środowisko Bushów jako ten człowiek, który ma te świetne kontakty również z różnymi reżimami, takimi jak właśnie rosyjski czy Arabii Saudyjskiej. Ale jest to człowiek, który się wywodzi z tego środowiska Bushów, które dobrze rozumiało Rosję. No, konserwatyści jeszcze w latach 80. zwracali uwagę, działali w otoczeniu Ronalda Reagana i zwracali uwagę na niebezpieczeństwo, jakie idzie ze strony Związku Sowieckiego. Prawda? To twarde stanowisko, przynajmniej do 86. Ronalda Reagana, wynikało z naporu kilku środowisk ideowych, między innymi neokonserwatystów. Także myślę, że Rexowi Tillersonowi można tę sprawę wytłumaczyć. Inną sprawą jest
jest, że Rex Tillerson ma sam problemy w Departamencie Stanu, bo przyszedł z misją przebudowy Departamentu Stanu i spotkał się z oporem establishmentu. On chce skurczyć Departament Stanu, no i no, chce wprowadzić tam biznesowe zasady, tak? No, jest to człowiek, który się wywodzi z biznesu, ponad 40 lat pracował w ExxonMobil. Spotkał się tutaj z problemem, na to nałożyły się jeszcze konflikty personalne właśnie z otoczeniem Donalda Trumpa. Mamy, jak powiedziałem, dwa ośrodki polityki zagranicznej. Mamy konflikt Tillersona z Donaldem Trumpem. Panowie spierają się, jeżeli chodzi o politykę względem Izraela i Palestyny, względem Korei, względem Iran Nuclear Deal, czyli tego paktu, z którego Trump chce Stany Zjednoczone wycofać, prawda? Tillerson się tutaj opiera. Także pomimo tego pozycja Tillersona wydaje się umacniać. Przetrwał bardzo trudny rok. Ma poparcie na przykład generała Mattisa w administracji. Ma poparcie kongresmenów amerykańskich. No i sam Trump zrozumiał po pewnym czasie, że musi się liczyć ze stanowiskiem zarówno partii republikańskiej, jak i swoich własnych ministrów, jeżeli chce realizować skuteczną politykę. Wie to, no bo przeprowadził skuteczną reformę podatkową, prawda? A jeszcze wspomniał pan o Izraelu, ja w innym kontekście, bo jak można było czytać takie analizy Stratforu, których Polska jednak była wymieniana jako to państwo, które ma być regionalnym liderem. Tutaj wracamy do tej koncepcji Trójmorza i mówiło się o tym, że Polska jako ten regionalny lider mogłaby także w kwestiach bezpieczeństwa, współpracy wojskowej pełnić taką funkcję w tej naszej części Europy, jako też państwo największe, tak właściwie predestynowane do takiej roli lidera, jak w innej części Europy Izrael. Obawiam się, że przez jakiś czas jeszcze nie zrealizujemy tych... Ale czy Amerykanie w takich strategiach geopolitycznych mogą tak Polskę sytuować, na przykład za 20 lat? Za 10-20 lat jak najbardziej, to się może zmienić. Obecnie jesteśmy drugim, jeżeli nie trzecim teatrem polityki, czy geopolityki amerykańskiej. Ameryka koncentruje się na Bliskim Wschodzie i na Dalekim Wschodzie. No tak, ale można przeczytać takie scenariusze, w których na przykład w Europie Zachodniej, no Amerykanie rozważają tego typu też scenariusze, w których będą zawirowania nawet w związku chociażby z problemami migracyjnymi, z tymi, no ostatnio nie ma tych wielkich zamachów, no ale jednak były i mogą być takie nawet... takiego się sformułowania używa, no takie lokalne wojny, bardzo krwawe, w których Europa Zachodnia będzie po prostu regionem bardzo niestabilnym. I ta Europa Środkowa z Polską jako liderem może wtedy uchodzić za taki region bardzo stabilny, także z którym będzie można kooperować chociażby ekonomicznie i stawiać go jako taki pewien bufor tutaj bezpieczeństwa. Nie, na pewno możemy się reklamować Stanów Zjednoczonych jako taki bufor bezpieczeństwa i stabilizujący sytuację w Europie. Tylko proszę zwrócić uwagę na to, że Stany Zjednoczone prowadzą politykę globalną, podobnie jak Rosja. I my czasami patrzymy na politykę, geopolitykę amerykańską przez pryzmat własnej polityki, czy przez taki nasz prowincjonalny punkt widzenia. Stany Zjednoczone nie traktują Rosji jako głównego swojego wroga. Uważają Rosję za słabe państwo polityczne, demograficzne, a gospodarczo. Co najwyżej zależy im na tym, żeby zdmuchnąć reżim Putina. Aczkolwiek są świadome, że po Putinie przyjdzie jakiś mikro-Putin, prawda? Albo jakiś inny technokrata w rodzaju... To kto jest głównym rywalem w takim razie, jeżeli nie Rosja? Oczywiście Chiny. Są dla nich, tak traktują, prawda? Jako zagrożenie ekonomiczne. Jako państwo, które jest w stanie wyprzeć Stany Zjednoczone z pozycji pierwszego głównego ekonomicznego mocarstwa na świecie. Natomiast Rosja jest traktowana jako pionek w grze z Chinami, tak? I teraz Stany Zjednoczone o tyle sobie nie mogą z Rosją poradzić, że reżim Putina próbuje prowadzić politykę niezależną wobec Stanów Zjednoczonych, źle powiedziane, a politykę konfrontacyjną względem Stanów Zjednoczonych, prawda? I próbuje z kolei z Chinami paktować, bo osłabić pozycję Stanów Zjednoczonych w Azji. Natomiast sama Rosja postrzega Chiny jako zagrożenie dla siebie, prawda? Jest to ich główny sąsiad. Polska dla Rosji znowu jest drugim, trzeciorzędnym teatrem politycznym i my staniemy się na pewno dla Stanów Zjednoczonych bardziej, jakby to powiedzieć, komercyjnym partnerem, jeżeli będziemy w stanie sami zaproponować jakieś rozwiązanie względem Rosji, prawda? Bo na razie między Rosją a Polską panuje pewien impas, prawda?
dyplomaci rosyjscy nie przyjeżdżają do Polski, do Polski, do Rosji. Powinna to być sytuacja tymczasowa. Ja nie mówię o tym, żeby się tutaj bratać od razu i zapominać o tym, co się wydarzyło przez ostatnie 10 lat. Pomyślając może, jeżeli Rosja będzie słabnąć i będzie bankrutować, no to w tym momencie nie będzie się może co już przejmować relacjami, tylko stawiać właśnie na Trójmorze. Amerykanie... Tak, tylko że Amerykanie w takiej sytuacji zawsze patrzą na to, co powstanie po Rosji, tak? I patrzą na jej arsenał nuklearny. Obawiają się, że ten arsenał nuklearny może wpaść po prostu w ręce jakichś separatystów, którzy, jeżeli go sami nie uruchomią, nie będą w stanie, to odpowiednio go sprzedadzą. A na rozmowę o Rosji umówimy się innym razem. Bardzo dziękuję. Doktor Paweł Zyzak, historyk, ekspert do spraw amerykańskich, mówił o wizycie z nadchodzącej Rexa Tillersona w Warszawie. Dziękuję. Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia. Powtórka programu. Debata dnia. Marz Walczak, Super Express. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Sławomir Cydzyński, portal TVP Info. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Łukasz Warzecha, tygodnik Do Rzeczy, Polskie Radio 24. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, kilka ciekawych tematów przed nami. Proponuję, aby rozpocząć od tego, co mogliśmy obserwować i czego mogliśmy słuchać wczoraj i dziś. Mowa oczywiście o przesłuchaniach przed Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Po tych słowach, które padały wczoraj i po tym, czego dziś mogliśmy się dowiedzieć, no niektórzy komentatorzy tak naprawdę mówią, że te dwa dni przesłuchań można by było podsumować jednym słowem. To słowo to amnezja. Zgadzacie się panowie z taką oceną? No niestety to prawda. Pan Sławomir Cydzyński. To prawda, to jest kolejny pokaz amnezji, takiej świadomej amnezji i tutaj przynajmniej jeden z panów zeznających, szef delegatury CBA w Gdańsku, miał jeszcze inny pomysł, bo nie tylko już nie pamiętał, odpowiadał okrągłymi zdaniami, które nic nie znaczą tak naprawdę. Cały czas odpowiadał w jakimś dziwny sposób, ale w tym wszystkim tkwi jakieś niebezpieczeństwo, że wszyscy się do tego praktycznie przyzwyczajamy. Przyzwyczajamy się, że praktycznie oni już nie pamiętają, że odpowiadam nie wiem albo nie pamiętam. I tutaj wśród niektórych przynajmniej rodzi się taka wątpliwość, to w takim razie po co jest ta komisja, może ona jest właściwie zbędna, może to wszystko rzeczywiście nie pamiętają, może dajmy sobie z tym wszystkim spokój. No to jest takie pewne niebezpieczeństwo jakiegoś takiego marazmu w tym wszystkim i niedobrze, może to rzeczywiście te odpowiedzi są na to obliczone. No cóż, ja w ogóle mam takie wrażenie, że śledząc pracę tej komisji, że trochę za sprawą też gości, którzy tam przychodzą i zeznają, no tak naprawdę nie poszerzamy swojej wiedzy na temat tego, co się wtedy wydarzyło. Dalej nie mamy odpowiedzi na fundamentalne pytania. No ale czy brak odpowiedzi, czy też takie odpowiedzi, o jakich mówimy, które chyba można uznać za brak odpowiedzi, no to w jakiejś mierze nie jest jednak odpowiedź? Trudno powiedzieć, no pewnie jakbyśmy się uparli, to i pewnie przy niektórych osobach, tak jak Marcin P. zeznawał, no kiedy wtedy on mówi, że nic nie wie, nie zna się, zarobiony jest, no to rzeczywiście można by mieć wrażenie, że unika odpowiedzi i wiadomo, że coś się za tym kryje. W przypadku pana Wojtunika, czy tutaj tego agenta, trudno mi przesądzić. Tego dzisiejszego, tak? Tak. No, trudno mi przesądzić, bo... Trudno nam mieć tą wiedzę, jaką posiadali oni, tak? Znaczy oczywiście te dokumenty, które się pojawiły w czasie tych przesłuchań, ta informacja o tym, że już w 2011 roku ABW miała informację o tym, że coś się dzieje i trzeba by to zbadać, a nie zbadała. No to cóż, no, po raz kolejny dowiadujemy się, że mieliśmy państwo z tektury, tak? Że służby, które powołane do tego, żeby chronić obywateli, monitorować rynek finansowy, po prostu nie działały tak, jak trzeba. I w zasadzie na razie wiemy tyle, tak? Ale to jest wiedza, którą mieliśmy już w 2012 roku. I to ma odnoszę takie wrażenie, nie wiem jak tu koledzy komentatorzy, że nie posunęliśmy się w ciągu tych 6 lat naprawdę niczego więcej się nie dowiedzieliśmy? No nie wiem, jak koledzy odbierają, ale ja przyznam szczerze, że moja wiedza jakaś dużo głębsza się nie zrobiła dzięki pracom tej komisji. Tak, jak słucham kolegów, to czuję, że pobrzmiewa w tych wypowiedziach cień rozczarowania. Ono nie jest może bardzo głębokie, dlatego że tutaj bardzo dużo nadrabia sama przewodnicząca komisji, o której niezmiennie mam bardzo dobre zdanie, Małgorzata Wassermann, która w trudnych warunkach radzi sobie moim zdaniem znakomicie. Natomiast mam też takie poczucie, że partia rządząca trochę pozostawiła już tę sprawę na boku. Być może uznała ją za przegraną. Być może chodzi o to, żeby to grillowanie ciągnęło się do końca kadencji, ale nie doprowadziło do jakichś wymiernych rezultatów. Albo po prostu zdają sobie sprawę z tego politycy PiS, że doprowadzić do wymiernych rezultatów
nie może, więc zastanawiam się, czy to nie jest też trochę tak, że potencjał Małgorzaty Wasserman jest marnowany w tej komisji. Natomiast ja od samego początku i zresztą przy każdej specjalnej komisji śledczej mówiłem tak, specjalna komisja śledcza w Sejmie jest instytucją, której sens działania jest taki, że ona wykracza poza to, co może zrobić normalnie prokuratura, czyli wymiar sprawiedliwości. I tylko taki jest jej sens, czyli ona ma sens o tyle, o ile przedstawi systemowe wnioski, które następnie zostaną wdrożone. Czy mamy jakiekolwiek systemowe wnioski po tylu miesiącach działania komisji Amber Gold? Nie sądzę. No, czy mamy jakikolwiek wniosek, jakikolwiek sposób, jak w przyszłości zapobiec sytuacji, żeby, dajmy na to, po zmianie władzy, jeżeli powstanie jakaś inna komisja śledcza, przed tą komisją śledczą w zupełnie innej sprawie nie pojawił się znowu ktoś z CBA, albo ktoś z policji, albo ktoś z prokuratury i nie zaczął mówić, nie wiem, nie pamiętam, nie przypominam sobie. No, najprostsza rzecz, która się nasuwa po tej całej serii różnych przesłuchań, gdzie była ewidentna ta celowa amnezja, czy pomroczność jasna może w momencie, kiedy ci ludzie wykonywali czynności, to jest to, że w tych instytucjach brakuje przejrzystości. Gdyby istniał system zapisywania działań prokuratorów, zapisywania działań policjantów na bieżąco, co technicznie jest absolutnie proste do zrobienia. Ale mówimy o służbach specjalnych, nie w jakiejś mierze. Chociażby nie byłoby mowy o czymś takim. No wyobraźmy sobie, że prokurator w formie elektronicznej musi zarejestrować każdą swoją czynność, którą wykonał, łącznie z jakimś komentarzem, łącznie ze swoim podpisem. Potem nawet po 5, nawet po 10 latach wyciąga się ten zapis i mówi się, ale jak pani może tego nie pamiętać? Ale tu jest pani redaktorze, tu jest pani komentarz. No ale czy na przykład tego typu działań możemy też wymagać od takiej instytucji jak ABW? No to jest jednak dość specyficzna służba, tak oczywiście, się wydaje. Oczywiście, że możemy. Przecież nikt nie mówi, że dostęp do tego typu zapisów ma być publiczny. One mają posłużyć w sytuacji, kiedy powstają jakiekolwiek wątpliwości. I podsumowując, ja czekam na tego typu wnioski z działania komisji Amber Gold. Problem polega jeszcze na tym, że nie podjęto zbyt wiele działań, jak wynika z wypowiedzi przesłuchiwanych. CBA właściwie liczyło na ABW, ABW liczyło na prokuraturę i każdy tą odpowiedzialność gdzieś tam na siebie rzuca. To też trochę pokazuje, że mamy trochę nadmiar instytucji. Te służby wzajemnie gdzieś tam się znoszą i w pewnym momencie one głupieją, która ma się czym zająć. Tak? No, w ostatnich latach mieliśmy jednak pęcznienie tych wszystkich agencji, które się zajmują przestępczością w bardzo różnych wymiarach i tak naprawdę być może okazało się, że niezbyt precyzyjnie określiliśmy ich zadania i one w pewnym momencie same już nie wiedziały, czy mają się tym zajmować, czy trzeba to zostawić kolegom z innych służb. Być może to jest też ten wniosek, który powinniśmy To może warto też przypomnieć, że za Platformy zniknęło, teraz zostało przywrócone zapis, ale wtedy zniknęło stanowisko ministra koordynatora do spraw służb specjalnych, co też mogło mieć swoje znaczenie w tej sprawie. Ale to jeszcze jedna rzecz, no mówiąc właśnie o tej koordynacji, być może o nadmiarze służb, o tym, że być może niektóre się dublowały, niektóre sądziły, że ta praca wykonywana jest w innym budynku, na innym piętrze przez innego funkcjonariusza. No, ja słuchając tych rozmów wczoraj i tych zeznań dzisiejszych, nie jestem w stanie, przyznaję, zrozumieć jednej rzeczy, bo mam takie wrażenie, że w każdym tak zwanym normalnym, cywilizowanym kraju zachodnim, demokracji zachodniej, gdyby przy takiej firmie, co do której jest pewność, że jest tam jakiś duży znak zapytania, pojawił się ktokolwiek z najbliższego otoczenia premiera, prezydenta, rodziny królewskiej, to taka firma automatycznie zostałaby bardzo dokładnie prześwietlona. No, wyobraźmy sobie taką sytuację na przykład w Wielkiej Brytanii, że ktoś z bliskiego otoczenia rodziny królewskiej zaczyna współpracować z firmą, co do której brytyjskie służby mają jakieś podejrzenia. Jakiekolwiek. A rzeczywiście, znaczy, ja myślę, że to nie jest kwestia tego, że dana służba, w tym wypadku CBA, na przykład nie wiedziało, co robić i zgłupiało, tak? Bo załóżmy, czekało na ruch ABW i czekało na wytyczne z kolei od tej agencji. No nie, no właśnie komisja ma zadanie wyjaśnić, dlaczego nic nie robiła. Dlaczego ta służba nic nie robiła i była absolutnie bierna i nie wzbudzało żadnych podejrzeń, jakiekolwiek przesłanki. No w ogóle miałeś takie wrażenie, że ludzie na czele tak ważnych służb mogą być rekrutowani spośród wszystkich, którzy zrobią sobie pasów kranów. No tak, ale tu się pojawia właściwie chyba najważniejsze pytanie, najważniejsza wątpliwość i mam wrażenie, że to jest chyba klucz powołania tej komisji. Czy mówimy tylko o bałaganie i grzechu zaniechania? No tak, czy mówimy być może o sytuacji, w której szefowie służb bali się cokolwiek zrobić właśnie dlatego, że tam gdzieś w otoczeniu byli ludzie bliscy premierowi Tuskowi.
No, wydaje mi się, że bardzo dużo racji ma Sławomir Cedzyński, mówiąc, że trzeba, że musimy sobie zadać to pytanie, jakie były źródła zaniechania. Nawet w systemie, gdzie powiedzmy jest jakaś obawa obawa wynikająca z czysto ludzkiego czynnika przed tym, co może zrobić premier, więc czy warto tam się tym zajmować, bo może nas spotkać jakaś bura, to tak czy owak należałoby wszystkie dokumenty i wszystkie zastrzeżenia jasno pokazać premierowi, po to, żeby on miał pełną świadomość tego, że jeżeli zdecyduje, nie ruszamy tego, to jest to jego odpowiedzialność. To on tę odpowiedzialność wtedy bierze na siebie. I myślę, że to jest ciekawe, czy taki mechanizm pewnego krycia sobie tyłów zadziałał w służbach, bo przecież jeżeli by tak zrobiono i jeżeli by te papiery tam u premiera Tuska wylądowały, no to wtedy już on jest odpowiedzialny za to, że nic się dalej z tym nie działo. I znając mechanizmy władzy, no ja bym zakładał instynktownie, że raczej tak to się odbyło. Natomiast no, wiedzy o tym stuprocentowo pewnej nie mamy i nie wiem, czy komisja będzie w stanie to ustalić. Ale zwróćmy uwagę, bo co dzisiaj padło na komisji, na przesłuchaniu, właśnie ten funkcjonariusz ABW, który się zwracał, przywoływał notatkę służbową ABW, która zwracała uwagę, że Marcin P. razem ze swoimi firmami jest raczej przez środowisko Platformy w Gdańsku dobrze odbierany, tak? A pan Adamowicz ceni sobie pana P. No i być może taki sygnał też mógł pójść. Zresztą zwróćmy uwagę... I mógł zostać bardzo różnie odebrany? Być może, no gdzieś poszedł może sygnał, ktoś zadzwonił do Gdańska, mówi tam Paweł, no co tam się dzieje u was, tak? Coś tego. Nie, to jest taki fajny, sympatyczny przedsiębiorca, daje miejsca pracy i tak dalej. Więc pamiętajmy, że Platforma Obywatelska to jest partia, która troszkę zafiksowana na punkcie przedsiębiorców była, na punkcie inwestycji. Jeżeli pojawił się jakiś inwestor w Gdańsku, który obiecywał Złote Góry, obiecywał połączenie Gdańska ze światem, pamiętamy te słynne zdjęcia z samolotem ciągniętym przez lotnisko w Gdańsku, no to tam on był hołubiony, tak? No bo to jest człowiek z pieniędzmi, nie pytamy skąd jest, ważne, że daje te pieniądze. No, ale pytanie jest, skąd te pieniądze są, to jest chyba jednak pytanie do sukcesu. Ale mi się wydaje, że to akurat jakby w mentalności polityków Platformy Obywatelskiej nawet nie było czegoś takiego, że warto zadać sobie to pytanie, skąd się ten Marcin P. wziął. No po prostu przyjechał, bo pan biznesmen robi biznes, to się cieszymy, że jest kolejne miejsca pracy się tworzą. I ja mam wrażenie, to też mówię, to jest taki rys trochę na tej mentalności Platformy Obywatelskiej, która po prostu z przedsiębiorców zrobiła swego rodzaju bożka i nie pytała po prostu, co oni robią. Panowie, idziemy dalej? To w takim razie kolejny temat. W następnych wyborach do parlamentu z naszych list będą mogli kandydować tylko ci, którzy podpiszą jednoznaczną deklarację dotyczącą korzystania z immunitetu, tak by nie chronił osób podejrzanych o przestępstwa kryminalne. To jest fragment oficjalnego listu do członków Prawa i Sprawiedliwości, listu wystosowanego przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Nie trzeba być Sherlockiem Holmesem, żeby odkryć, że ten list ma ścisły związek ze sprawą senatora Koguta, który zresztą, przypomnijmy, dziś zeznawał i usłyszał zarzuty. No bardzo słuszna rzecz, tylko ja bym postawił pytanie, a co w ogóle z immunitetem? Bo przecież temat immunitetów i ich przynajmniej ograniczenia, jeżeli nie zniesienia, w pewnym momencie wygasł. Był bardzo popularny i Platforma o tym mówiła swego czasu, głównie przed objęciem władzy, i PiS również o tym mówił, a tymczasem immunitety jak były, tak są nadal. I stąd są tego typu sytuacje. Oczywiście ja przyjmuję argumenty tych, którzy zwracają uwagę, że immunitet ma chronić też przed nie zawsze uczciwymi działaniami służb, chociaż jeżeli to dzisiaj mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości, no to można jednak się trochę zdziwić. To znaczy, co, nie wierzą w uczciwość własnych służb, nad którymi mają pełną kontrolę. No ale takie argumenty się pojawiają. Natomiast ja bym jednak był za tym, żeby na nowo podjąć dyskusję o ograniczeniu immunitetów do spraw absolutnie niezbędnych. Była taka propozycja swego czasu, żeby w ogóle immunitet dotyczył wyłącznie tego, co poseł lub senator mówi z mównicy sejmowej lub senackiej w Sejmie. Czyli tylko kwestia tego, co wiąże się ze sprawowaniem mandatu. No nawet jeszcze węziej. To by było wtedy sprowadzenie immunitetu mniej więcej do tego, jak to wygląda w Wielkiej Brytanii, gdzie to, co się mówi poza taką specjalną linią w Izbie Gmin, no nie podlega na przykład pozwom cywilnym, prawda? Tam można w zasadzie powiedzieć wszystko, ale to też tworzy pewne poczucie odpowiedzialności.
wśród deputowanych. Na razie mamy ten problem i właśnie sprawa senatora Koguta bardzo dobrze pokazuje, że problem jest. Może ona przypomni, spowoduje, że partie wrócą do tego tematu. Ja bym bardzo chciał przed wyborami w 2019 roku usłyszeć, jakie jest ich stanowisko w tej sprawie. Przedstawiciele naszej formacji odmówili potraktowania jednego ze swoich członków jak zwykłego obywatela RP, nie korzystającego z żadnych przywilejów. To kolejny fragment tego listu. No, rzeczywiście takie powinny być konsekwencje tej sytuacji i tego pisma, które cytuję? Znaczy ja się w ogóle dziwię, że musimy, Tomasz Walczak, musimy czytać list prezesa Kaczyńskiego do swoich parlamentarzystów, upominający ich, że w takich sytuacjach no, powinni się zachować jednak troszkę inaczej. No, to gdzieś w nich samych powinno być poczucie pewnej odpowiedzialności. Też za dobre imię przecież Senatu, no bo cała ta sytuacja jednak nie przysłużyła się dobrze Senatowi i pokazała tak naprawdę, że funkcjonuje w parlamencie Związek Zawodowy Polityków i nawet Jarosław Kaczyński nie jest w stanie nim wstrząsnąć. A co do samego immunitetu, no to też zadziwiająca sprawa, która wyszła tutaj przy okazji pana Koguta, że pan Kogut sam zrzeka się immunitetu, ale jednak jego koledzy postanawiają go bronić i tak naprawdę on nic nie może zrobić, tak? No bo niby się zrzekł immunitetu, no ale skoro koledzy senatorowie go bronią, no to zamyka sprawę. Jedno uściślenie. Immunitetu pan senator został pozbawiony, bo inaczej nie można by go postawić w stan oskarżenia. To głosowanie w Senacie tak, dotyczyło aresztowania. To jest kolejny stopień, kolejny poziom. No ale tak, no ale nie ma tego immunitetu, ale tak naprawdę organy ścigania nic nie mogą zrobić, no bo tu koledzy senatorowie jednak stają w jego bronie. Być może zamiast podpisywać jakieś lojalki, by dostać się na listy Prawa i Sprawiedliwości, to Prawo i Sprawiedliwość powinno właśnie przedstawić jakiś projekt zmian w tym prawie, który takich sytuacji pozwalałby w końcu uniknąć. Może to krok właśnie w takim jakimś kierunku, bo widać, że prezes Kaczyński tutaj nie odpuszcza i nie odpuści raczej. A większy problem może jest teraz, znaczy był przynajmniej z Platformą Obywatelską, która w ogóle nie chciała myśleć o immunitetach, o uchyleniu immunitetów dla swoich z kolei członków z zarzutami również. Myślę o sekretarzu przed Gawłowskim, prawda? A więc tutaj jeszcze jest dalej posunięta, no tłumacząc to oczywiście z nieobiektywnymi sądami. To dalej jest już jeszcze tu posunięta samowola parlamentarzystów. To zostawmy w takim razie kwestię tego listu prezesa Kaczyńskiego. Myślę, że ten temat będzie zapewne jeszcze powracał. No teraz temat, który od kilku dni nie schodzi z czołówek gazet, dzienników, właściwie wszystkich mediów. Dziś w Sejmie Joachim Brudziński, szef MSWiA, przedstawił informacje na temat osób i organizacji, które można podejrzewać o propagowanie faszyzmu i innych totalitaryzmów. Oczywiście w Sejmie było bardzo gorąco wokół tego, co dzieje się w Sejmie i tego, co działo się przed tym wystąpieniem ministra. Też było oczywiście bardzo, bardzo gorąco. Panowie, jak ten temat traktować? No bo właściwie są dwie opcje. Jedna mówi o tym, że to jest temat na tyle poważny, że tych grup jest już w Polsce dość sporo. No i do tej pory tak trochę chyba nie chcieliśmy zauważyć tego, że mamy problem. I mówię oczywiście o grupach zarówno po tej skrajnej prawej stronie, czyli o neonazistach, jak i również, co może być zaskoczeniem dla wielu słuchaczy, o grupach skrajnie lewicowych, które na przykład wychwalają Józefa Stalina. W to też trudno uwierzyć, ale takie grupy w Polsce funkcjonują. Że my do tej pory tego problemu nie chcieliśmy zauważyć, a problem jest, no z kolei druga strona, i nie dzielę teraz tego na prawo-lewo, bo te podziały przebiegają bardzo różnie, no, mówi, że tak naprawdę nie ma sensu prowadzić publicznej debaty na ten temat, ponieważ rozmawiamy tak naprawdę o marginesie marginesu politycznego. Panom jest bliżej ku której opcji? Ale tu nie ma sprzeczności pomiędzy tymi dwoma podejrzeniami. Łukasz Warzecha. Po pierwsze, jeżeli spojrzeć na tę sprawę z punktu widzenia znaczenia takich grup, to ono faktycznie jest żadne. No, trzeźwo patrząc na tę sytuację z organizacją Duma i Nowoczesność, no to banda jakichś niezbyt rozgarniętych ludzi się zebrała gdzieś w lesie i zrobiła tort ze swastyką z wafelków. No to po prostu, jeżeli by polskie państwo miało od tego zadrzeć, to znaczy, że polskiego państwa już nie ma. Z drugiej strony oczywiście tolerować tego nie można. Więc nie ma tutaj pomiędzy tymi dwoma postawami sprzeczności. Zobaczmy we właściwych proporcjach faktyczny wpływ tych grup, ale to nie znaczy, że nie mamy się im przyglądać, nie mamy z nimi walczyć i jeżeli są podstawy, że nie powinny trafiać przed sąd
jeżeli to są organizacje legalnie na razie działające, że nie powinny trafiać przed sąd w celu delegalizacji. Natomiast to, co mnie trochę niepokoi w tej sprawie, poza być może aspektem międzynarodowym, bo to jest też rzecz, o której warto porozmawiać jeszcze w tej kwestii, ale co mnie niepokoi na naszym podwórku w tej sprawie, to jest, że pod wpływem akcyjności, która bardzo często się u polskich polityków przejawia, słyszymy teraz o tym, żeby zmienić reguły dotyczące delegalizacji organizacji, żeby je zaostrzyć. Wiceminister Sprawiedliwości stwierdza, że on jest zwolennikiem delegalizacji obozu narodowo-radykalnego. No, ja bym jednak był bardzo ostrożny i pamiętał o tym, że na drugiej szali mamy kwestię wolności wyrażania poglądów i wolności słowa. Ja jestem bardzo mocnym zwolennikiem tego, żeby wolność słowa uwzględniać w takich równaniach. Przypominam, że na przykład państwo amerykańskie ma znacznie bardziej liberalne reguły niż gdziekolwiek w Europie obowiązują i się od tego nie zawala. Więc o ile w tym wypadku no, sprawa jest, wydaje się, częściowo ewidentna, mówię częściowo, ponieważ przepisy kodeksu karnego mówią o publicznym propagowaniu. No, jest wątpliwość, to jest też bardzo ciekawy kluczek, tak. Tak. Natomiast jeżeli pójdziemy dalej i zaczniemy rozszerzać te zasady delegalizacji, poszerzać kompetencje prokuratury w tej sprawie, dawać łatwiejszą, poszerzać kompetencje sądów, to w pewnym momencie to może jednak zagrozić wolności słowa. Ja bym tutaj był naprawdę bardzo, bardzo ostrożny. Tylko jedno zastrzeżenie, znaczy przepraszam, nie zastrzeżenie, jedna uwaga. Czy tak naprawdę to, co mamy w Polsce, możemy porównywać do, no, do tych rozwiązań stosowanych chociażby w Stanach Zjednoczonych? No, Amerykanie nie byli doświadczeni ani przez III Rzeszę, tak jak my, ani tym bardziej byli doświadczeni przez komunizm, stalinizm, czy jak to będziemy nazywać. Tak, to jest słuszne zastrzeżenie, zgadzam się z nim. Dlatego mówię, że no nie możemy kopiować bezpośrednio amerykańskiego wzorca, ale też pamiętajmy o tym, jak to wygląda w innych miejscach. Dziś w Sejmie Joachim Brudziński, szef MSWiA, przedstawił informacje na temat osób i organizacji, które można podejrzewać o propagowanie faszyzmu. To wszystko oczywiście w odpowiedzi na niedawny materiał wyemitowany przez TVN dotyczący organizacji Duma i Nowoczesność. No i oczywiście wiele wątków, które pojawiają się przy okazji. Czy należy te ugrupowania traktować jako margines marginesu? To, o czym wspomniał pan Łukasz Warzecha, że istnieje pewne ryzyko, że w tej chwili chęci uregulowania tego problemu, te granice dotyczące na przykład wolności słowa zostaną przekroczone, a właściwie zostaną niejako przestawione nazbyt daleko. Ale do tego dochodzi jeszcze kwestia na przykład ruchu narodowego, bo ruch narodowy w jakiejś mierze poczuł się wywołany do tablicy tymi wypowiedziami, o których wspomniał już redaktor Łukasz Warzecha, ministrów Patryka Jakiego i Michała Wójcika, którzy mówili o tym, że być może należy rozważyć kwestię delegalizacji ONR-u. Rzecznik prasowy tej organizacji wczoraj przed Ministerstwem Sprawiedliwości odpowiadał w ten sposób. W obliczu tego, że Prawo i Sprawiedliwość zaczyna mówić głosem eurolewactwa i TVN-u, być może konieczne będzie powołanie nowej partii politycznej. No więc kilka wątków. Tu Łukasz... Ale przepraszam, a to nie koniec, bo jeszcze mamy wątek międzynarodowy. Tak. Ja może będę kontynuował trochę to, co Łukasz już zaczął. Tomasz Walczak. Wątek akcyjności. No rzeczywiście, mamy święte oburzenie obozu rządzącego. Pojawiają się coraz to śmielsze pomysły, jak z tym zjawiskiem skrajnych postaw ideologicznych walczyć. No ale być może trzeba stosować prawo, które już mamy, tak? Jeżeli prześledzimy to, co w ostatnich dwóch latach działo się wokół tych skrajnych organizacji prawicowych, to można zapytać, co się u licha dzieje z Ministerstwem Sprawiedliwości, bo tak, sprawa pana Sitasa, czyli tego z Dumy i Nowoczesności, została umorzona po interwencji posła Winnickiego przez prokuraturę. Mieliśmy wcześniej sprawę pani Justyny Helcyk, szefowej Dolnośląskiego ONR-u, którą prokuratura oskarżała o mowę nienawiści na demonstracji antymuzułmańskiej. Mieliśmy sprawę pana Rybaka, który został skazany na 10 miesięcy pozbawienia wolności, ale włączył się w to prokurator regionalny, skądinąd zadania ministra Ziobry, który wnioskował o obniżenie tego, tej kary. Tak? Mieliśmy bardzo... Przepraszam, prokurator krajowy chyba, nie? Nie, regionalny, to pan Durpaga chyba się nazywa ten pan Jerzy, jeśli dobrze pamiętam. I wiele takich spraw już mieliśmy. Też dzisiaj informacja się pojawiła o tym, że komórka, która zajmowała się w Białymstoku walką z miejscowymi rasistami, została rozwiązana i rozesłana po kraju. No więc ja się pytam, co do tej pory Prawo i Sprawiedliwość robiło z tym, żeby z tymi skrajnymi zjawiskami walczyć. I to przynosi nas znowu do ONR-u, no bo tu pojawił się ten wątek ONR-u, tak?
Duma i Nowoczesność i inne neonazistowskie organizacje, rzeczywiście jest absolutny margines marginesu, grupa smutnych klinów biegająca po lasach, ale ONR już nie jest tego typu organizacją. Ona dumnie kroczy ulicami polskich miast, przyznaje się do swojej przedwojennej tradycji skądinąd haniebnej. I moim zdaniem dużo większym problemem niż takie właśnie marginalne, neonazistowskie organizacje są właśnie tego typu skrajne odłamy Ruchu Narodowego. Znaczy Ruchu Narodowego to może nie, bo ONR do Ruchu Narodowego nie należy. Ale przecież też politycy Ruchu Narodowego, pan Winnicki zapraszał włoskiego faszystę do polskiego parlamentu, on jest gościem Marszu Niepodległości. Zjeżdżają się na zaproszenie Ruchu Narodowego bardzo radykalni nacjonaliści europejscy, między innymi pan Torockaj Laszlo z Węgier, który organizuje u siebie w kraju. Panie redaktorze, to ja poproszę o przecinek i szansę na to, żeby druga strona z tego mogła odpowiedzieć. Tak, ja już kończę. I to pokazuje, że jakby też trzeba zwrócić uwagę na to, co się w środowisku narodowców dzieje, tak? No bo te radykalne postawy, ksenofobia i rasizm nie występują tylko w gronie tych neonazistów, którzy sobie beztrosko hajlują, ale też polityków, którzy próbują ubierać się, zrzucić siebie piaskowy mundur i ubierać się w garnitury. I to moim zdaniem jest też ogromne niebezpieczne, bo ma to ogromny wpływ też na postawy wielu młodych Polaków. Pan Sławomir Cedzyński. To prawda. Zgadzam się z Łukaszem, który mówi, że wszelkie zmiany nie mogą zachwiać wolności słowa w jakikolwiek sposób. To jest oczywiste. Ale jakie zmiany może w prawie są konieczne? Ponieważ obserwując poczynania tych skrajnych z lewa, z prawa organizacji, widać, że czasami prawo jest obchodzone, ponieważ zgodnie z prawem no nie wolno szerzyć totalitarnych idei. Jako publicznie. Takie. Publicznie. W porządku, publicznie. Natomiast wystarczy sobie tylko wpisać w statucie, że jest się przeciwko tymże ideom. Natomiast samą swoją działalność prowadzi zgodnie z programem tychże totalitarnych idei. Tutaj mam z kolei przykład już nie jakiejś tam organizacyjki typu DIN, tylko partii skądinąd, Komunistycznej Partii Polski, która w jednym zdaniu swojego statutu mówi, że odżegnuje się absolutnie od idei totalitarnych, ale w innym, a może nawet w pierwszym, pisze, że jest partią marksistowsko-leninowską. No to jest tak, jakby ktoś powiedział, że odżegnuje się od nazizmu, ale jestem partią hitlerowską. No, to są sprzeczności. To dorzucając jeszcze do tego, o czym pan mówi, ja przypomnę, że zapis ustawy z 97 roku brzmi tak. Kto publicznie propaguje faszyzm lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych itd. No, chodzi o to, że już dziś sami zainteresowani, czyli jeden z członków Dumy i Nowoczesności mówi o tym, ale jakie publiczne nawoływanie? Przecież my się spotkaliśmy w lesie. No tak, ale tutaj z kolei trzeba sobie zadać pytanie, gdybyśmy mieli zmieniać prawo tak, że zniknęłoby to zastrzeżenie o publicznym charakterze nawoływania, no to co mamy? No to mamy prywatną rozmowę, w której, nie wiem, zastanawiamy się nad tym, czy na przykład narodowy socjalizm miał jakiekolwiek plusy, ktoś tego słucha, albo ktoś to nagrywa, zanosi do prokuratury i mówi, o, pan Warzecha tu powiedział, że coś tam jednak było dobre, czyli propagował, prawda? No, to zastrzeżenie o publicznym charakterze propagowania się nie bez powodu jednak znalazło w tych przepisach. Tutaj trzeba zawsze pamiętać, co może być zamiast. Jedna uwaga do tego, co Tomek Walczak powiedział na temat obozu narodowo-radykalnego. Znów, mamy bardzo często tendencję do widzenia pewnych spraw historycznie. Poglądy ONR-u przed wojną się wpisywały niestety w panujący wtedy w całej Europie nastrój. Tam było bardzo dużo antysemityzmu od Wielkiej Brytanii po Polskę. Oczywiście najwięcej w hitlerowskich Niemczech, to jest jasne, no ale przypomnę, że na przykład policja brytyjska w czasie okupacji wysp na Kanale bez problemu deportowała Żydów właśnie z tych wysp do obozów koncentracyjnych. Pomogła Niemcom po prostu. Więc i to był skutek tego, jaki był stosunek do Żydów w Wielkiej Brytanii przed II wojną światową. ONR, działacze ONR-u siedzieli w sanacyjnych więzieniach, a jeden z jego założycieli, Jan Mosdorf, zginął w Auschwitz w 1943 roku, zamordowany przez Niemców. Więc to nie jest wszystko takie proste. To są jednak bardziej skomplikowane procesy. Mosdorfa też mieli bardzo dużo haniebnych epizodów swojej działalności. I moim zdaniem, jeżeli ktoś się odwołuje bezpośrednio do nazwy, do symboliki, bo przecież falanga jest symbolem ONR-u, no to w jakimś sensie pozytywnie odnosi się do przeszłości tego ugrupowania. Jeżeli ktoś dzisiaj by założył partię PZPR albo NSDAP i stwierdził, że tak naprawdę to z tym nie ma nic wspólnego,
No to... Ja nie mam wątpliwości co do jednej rzeczy. Jeżeli się pojawiają antysemickie akcenty, prokuratura je znajdzie, na ich podstawie postawi zarzuty, to mam nadzieję, że sąd się z tym rozprawi jednoznacznie. Chyba, że Zbigniew Ziobro zainterweniuje. Natomiast no, na razie o takich sytuacjach nie słyszałem. Jeżeli są, to mówię, to trzeba ścigać z absolutnie bezwzględną skutecznością. Tylko pokazuje, że no, historia też tutaj bywała bardziej skomplikowana. Natomiast jest jeszcze jeden aspekt, o którym bym chciał powiedzieć, czyli ten aspekt międzynarodowy, bo tutaj się dzieją bardzo, bardzo niepokojące rzeczy. Dziś w Sejmie. No jest, tu się dzieją bardzo niepokojące rzeczy, ponieważ akurat Polska problem z tego typu ruchami i nastrojami ma naprawdę niewielki, relatywnie do tego, co się dzieje we Francji, co się dzieje w Skandynawii. Takie ruchy o podłożu, powiedzmy, neonazistowskim w Skandynawii, na przykład w Szwecji, są niezmiernie popularne. O tym się bardzo mało mówi. O Niemczech, ale... o Niemczech panowie wspomnieliście, możemy dorzucić Austrii, no możemy dorzucić jeszcze kilka innych. Bardzo dużo, bardzo dużo, więc w tej sytuacji zarzucanie Polsce, że u nas to kwitnie, no jest po prostu absolutnie niepoważne. Tu proponuję sięgnąć sobie, może Niemcy sami powinni to zrobić, sięgnąć po doroczne raporty Urzędu Niemieckiego, Urzędu Ochrony Konstytucji. Ja to mam w tej chwili w takich grupach neonazistowskich. To właśnie Urząd Ochrony Konstytucji. Jest zarejestrowanych 12 tysięcy, znaczy ta służba tak to oblicza. Do takich grup należy około 24 tysięcy osób w porównaniu z 2014. To jest wzrost o ponad 2000 zwolenników, członków. No więc tam w tych raportach bardzo ciekawe tendencje można znaleźć i to chyba tym się Niemcy powinni przede wszystkim zajmować. Natomiast zaczęły się pojawiać bardzo moim zdaniem słuszne uwagi dzisiaj, pytania stawiane przez internautów. No dobrze, mamy ewidentny problem wizerunkowy. Niezależnie od tego, czy oceniamy, że to są słuszne opinie, czy niesłuszne. Ja oceniam, że bardzo niesłuszne, ale problem wizerunkowy Polska ma. I teraz pytanie, gdzie jest nasza dyplomacja publiczna w takiej sytuacji? Powinna być jakaś komórka reagowania kryzysowego, która jest w stanie w ciągu kilkudziesięciu godzin opracować taki plan i zacząć reagować. Ludzie pytają też, co się dzieje z Polską Fundacją Narodową, która dostała pieniądze podobno na to, żeby bronić dobrego imienia Polski za granicą. No gdzie są jej prezes, wiceprezes, co robią w tej sprawie? Tutaj mam wrażenie, nie po raz pierwszy się pokazuje, że jak jest rzeczywiście kryzysowa sytuacja, na którą trzeba szybko zareagować, to państwu polskiemu wciąż brakuje takiej instytucji i mechanizmu, które by na to pozwalały. Jutro ma być chyba ta debata w telewizji niemieckiej dotycząca nazizmu w Polsce. Więc no, to zresztą samo w sobie jest ciekawym przedsięwzięciem. Jest dosyć żałosnym nawet. Natomiast no, dajmy jeszcze szansę, zobaczymy, jak jeszcze jutro będą reagowały polskie władze. Rzeczywiście te raporty, o których wcześniej pan wspominał, są niepokojące, w samych niemieckie raporty, bo te wszystkie organizacje, jak i sami faszyści nie kryją się po lasach, tylko o ile pamiętam, było chyba w zeszłym roku, samym tylko w zeszłym roku było ponad 400 manifestacji, demonstracji. No, profesjonalny aparat państwa powinien mieć komórkę, która w tego typu sytuacji w ciągu najdalej kilkudziesięciu godzin opracowuje sposób reakcji, czyli fachowcy od PR-u naprawdę na wysokim poziomie siedzą i mówią, co powinien zrobić premier, co powinien zrobić minister spraw zagranicznych, co możemy zrobić szybko w międzynarodowych środkach masowego przekazu, co możemy zrobić w internecie i to jest realizowane. Ta debata w niemieckiej, kuriozalna debata w niemieckiej telewizji jest jutro. No ja się zastanawiam, czy będzie do tego czasu jakakolwiek reakcja polskiego rządu. Powinna być. No ale mówię, że to też pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość, zresztą pewnie nie tylko oni, zawsze mieliśmy problem z budowaniem polskiego soft power. Przy PiS jest ten problem, że jakby nie ma tych kontaktów między środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości, a na przykład przedstawicielami mediów zachodnich, tak? Coś, co można by, dzięki czemu można by było jakoś animować to, co się w tych mediach ale, pisze. Przepraszam, premier Morawiecki chyba trochę próbuje to zmienić. Próbuje, tak. No było rzeczywiście spotkanie tutaj z zachodnimi dziennikarzami, jakieś próby drukowania swoich artykułów w prasie zagranicznej i dobrze, to się dzieje. Ale to też niestety tego typu soft power buduje się na poziomie nieformalnym, właśnie z jakichś bezpośrednich kontaktów z dziennikarzami. Tego niestety Prawo i Sprawiedliwości zawsze brakowało. I też ta reakcja, której na razie nie ma, która będzie na pewno spóźniona, będzie o tyle trudna, że właśnie nie mamy jak reagować na to, co publikują media zachodnie. No, ale tak? Panowie, a to one kreują z też z jednej strony obraz mamy Polski. Zachodnie media, no ale z drugiej strony mamy wypowiedź prezydenta, mamy komentarz premiera, no mamy aresztowania tych osób, bo dziś dowiedzieliśmy się o kolejnych osobach, które z tego filmu, które zostały zatrzymane. No trudno mówić, że się nic nie dzieje.
Pierwsza rzecz, która mi nie przychodzi do głowy, ja nie jestem naprawdę fachowcem, rząd mnie nie opłaca. Pierwsza rzecz, o której myślę, to jest, jeżeli mamy taką kryzysową sytuację, to przynajmniej rzecznik rządu, choć akurat tutaj niestety pani minister Kopcińskiej nie podejrzewam o taką gotowość, no ale przynajmniej rzecznik rządu powinien w trybie szybkim zaprosić wszystkich zachodnich korespondentów, którzy są w Warszawie, na spotkanie, powiedzieć, co rząd robi, co zamierza zrobić, wyjaśnić tę sytuację i to już jest wyjście trochę do przodu. Czy coś takiego się wydarzyło? Chyba nie. Ja też nie wiem, czy po dwóch latach rządów, kiedy w ogóle takiej polityki nie było, takiego właśnie budowania soft power, czy dzisiaj byłoby skuteczne, na pewno by pomogło trochę, ale nie wiem, czy byłoby na tyle skuteczne, ile byśmy to oczekiwali, tak, no bo rzeczywiście jeżeli Polska nagle się staje głównym problemem w Europie jako siedlisko nazizmu, neofaszyzmu, no to faktycznie coś niepokojącego jest. Ale lepiej zrobić coś, niż nie robić nic. Jasne, no to prawda, tylko że czy po takim komunikacie, rozmowach z zachodnimi dziennikarzami, patrzmy, niemieckimi na przykład, czy cokolwiek się zmieni w tonie ich informacji? Wątpię. No mówię, no przespaliśmy dwa lata, tak? Prawo Sprawiedliwość przez te dwa lata. A mi się wydaje, że to jednak był problem. Tak, Platforma miała jednak te kontakty, potrafiła wykorzystać te kontakty, żeby PR sobie budować. Wiadomo, politykę prowadziła, jaką prowadziła, ale PR w Europie miała znakomity i tego niestety Prawo i Sprawiedliwość brakuje i to jest chyba... Moje doświadczenie jest takie, że oczywiście nie zawsze to daje rezultaty, dlatego że są korespondenci, którzy są zafiksowani na swoich środowiskach, na swoim przekazie, jasne, ale są też tacy, którzy, jeżeli się im to na spokojnie wytłumaczy, jeżeli się do nich podejdzie otwarcie, to jednak potrafią trochę zmienić ton, w jakim przekazują informacje. I mówię tu właśnie o swoich osobistych doświadczeniach, ponieważ niestety jest tak, że czasem polscy publicyści muszą pełnić rolę swego rodzaju rzeczników Polski, no w sytuacji, kiedy brakuje tego instytucjonalnie. Mnie się to również zdarzało parokrotnie. Panowie, to w takim razie teraz kolejny temat, bardzo, ale to bardzo na czasie, dziś do godziny 12, czyli do północy.